Witam Cię w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy, co takiego trzeba zrobić, żeby dziewczyna była Tobą zainteresowana. I kiedyś mówiłem, że jeśli chcesz obudzić ciekawość w kobiecie, to ona po prostu musi czuć się niepewna, więc to jest element, który jest niezbędny, jeśli przeinwestowałeś, byłeś zbyt oczywisty dla dziewczyny. Te wskazówki, które tutaj wymienię, one nie będą już tak działać skutecznie jak na początku, także zawsze staraj się dawkować swoje zainteresowanie i raczej pisz do dziewczyny tylko wtedy, kiedy chcesz się z nią umówić. Takie pisanie codziennie, przyciąganie tematów, to bardzo często będzie prowadzić do sytuacji, gdzie dziewczyna traci też zainteresowanie, więc myślę, że tyle na początek wystarczy. Przechodzimy teraz do wskazówek, gdzie podam Ci cztery takie rady, które sprawią, że dziewczyna będzie o wiele bardziej ciekawsza Twojej osoby i będzie też oczywiście z Tobą tęskniła. Rada numer jeden. Próbuj z dziewczyną nowych rzeczy. Jeśli ona nigdy w życiu nie pływała, pójdź z nią na basen, popróbuj, tak? To teraz akurat jest zima, baseny pozamykane, ale kiedy zrobi się cieplej, to może być dobra opcja. Kiedy robicie coś razem wspólnie i to jest dla niej pierwszy raz, kiedy ona uczy się pływać, to widzisz, Ty już łapiesz punkty, ponieważ ona ma nowe doświadczenia, nowe pozytywne emocje i ona będzie te emocje kojarzyć właśnie z Tobą, tak? Inny przykład, nigdy w życiu nie była za granicą w Paryżu, tak? Pojedziesz z nią do Paryża, automatycznie dziewczyna ma nowe emocje, nowe doświadczenia, robicie coś nowego wspólnie i automatycznie właśnie też to przyciąganie pomiędzy wami jest większe, więc zawsze warto próbować nowych rzeczy z dziewczyną i nawet to nie muszą być jakieś tam wycieczki w Pireneje czy na Księżyc, ale wystarczy, że po prostu pojedziesz z nią do jakiegoś miasta, w którym nigdy nie byłeś. Kolega wymyślił coś takiego, że zabrał dziewczynę do zamku Drakuli. Zobacz jaki pomysł, zobacz jaka inicjatywa, oczywiście coś ciekawego. Tutaj też taka nutka niepewności, adrenalina. Coś tajemniczego w tym było i oczywiście dziewczyna się nakręciła. Także próbowanie nowych rzeczy z dziewczyną to jest coś, co was połączy. Dlaczego niektóre pary skaczą na bungee? Ponieważ to są emocje, które ich łączą po tym skoku, w trakcie tego skoku, przed skokiem, a przede wszystkim robią coś pierwszy raz razem, co jest ekscytujące i co przekłada się także na zaciekawienie dziewczyny Twoją właśnie osobą. Druga rada, która pozwoli Ci zmienić nastawienie dziewczyny do Ciebie, sprawi, że kobieta też będzie o wiele bardziej tęskniła, to jest nie pisanie tylko SMS-ów. Jeśli Ty zasadniczo wysyłasz jej tylko fotki, jak Ty się dobrze bawisz, przykładowo spotkałeś się z nią, było dużo emocji, całowaliście się, doszło do jakiejś sytuacji intymnej i Ty potem nic się nie odzywasz, tylko nagle wysyłasz jej zdjęcie, jak stoisz uśmiechnięty na środku rynku, to widzisz, to działa zupełnie inaczej, ponieważ obrazek powoduje, że ona wraca wspomnieniami do tego, co było, więc jakby siłą rzeczy bardziej zaczyna o Tobie myśleć. Natomiast jeśli napiszesz, co słychać, cześć, to nie ma takiej siły sprawczej, tak? W dobie internetu, w dobie social mediów zawsze zdjęcia, filmy, snapy będą działały lepiej niż wysyłanie krótkiej wiadomości. Szczególnie jak jesteś starszej daty, powinieneś o tym pamiętać, ponieważ działa to bezpośrednio na kobietę w o wiele większy sposób niż tylko pisanie prostych tekstów. Także wysyłanie zdjęć, szczególnie zabawnych, które są śmieszne, być może jak tam stoisz z kimś, robisz sobie zdjęcie, uśmiechasz się, to też będzie działało w taki sposób, że dziewczyna jest ciekawa i na pewno będzie z Tobą tęsknić, o ile zrobiłeś dostateczną przerwę pomiędzy spotkaniem a tą sytuacją, w której wysyłasz zdjęcie. I kolejna metoda, to już trzecia właściwie rada. Co takiego zrobić, żeby ona Tobie myślała? To jest, widzisz, to, że często kobiety u nas, u facetów zostawiają różne rzeczy. Mój kolega to miał całą szufladę bransoletek, kolczyków. Zrób sobie nawet taki eksperyment. Zapraszaj dziewczyny do siebie, z jedną się pocałuj, z drugą pogłaskaj, też się pocałuj. I nagle się okaże, że te dziewczyny zostawiają u Ciebie kolczyki, bransoletki i jakby podświadomie one dają Ci takie sygnały, żebyś Ty o nich pamiętał. I jak coś takiego zrobić w kierunku właśnie dziewczyny, tak żeby ona sama zaczęła też o Tobie więcej myśleć. Bardzo prosta sprawa. Przypadkiem zostaw jej swój zegarek, tak? Może zostaw jakąś czapkę, szalik, może spodnie. Nie no, spodnie to nie zostawisz, no bo wyszedłbyś w samych gaciach, ale wystarczy, że zostawisz kluczyki, nie wiem, tam do piwnicy na przykład, coś takiego. Zawsze będziesz miał dobry powód, żeby do niej wrócić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że ona, znajdując te kluczyki czy ten zegarek twój, będzie od razu wracała myślami do ciebie. I to spowoduje, że automatycznie dziewczyna o wiele bardziej się nakręci, a nawet jak się nie nakręci, to pomyśli o tobie, co już samo w sobie może spowodować, że do ciebie napisze i że ta znajomość pójdzie dalej. Wy często takich rzeczy nie robicie, nie myślicie o tym, dlatego postanowiłem nagrać dla ciebie specjalnie ten film, żebyś wiedział, co dokładnie robić w takich sytuacjach, żeby właśnie dziewczyny same się z tobą kontaktowały. I ostatnia metoda, która uważam jest bardzo dobra i bardzo skuteczna.
Ale warunek tutaj jest jeden i to naprawdę ważny warunek, żebyś sobie kupił dobre perfumy, które naprawdę oryginalnie pachną, bo wtedy jeśli ty masz takie perfumy, po pierwsze podoba się to dziewczynie, a po drugie jak do niej przychodzisz, zawsze możesz jej tam kwiatka spryskać czy poduszkę i wtedy jak ona się do ciebie przytulała, całowała się z tobą, to ona siłą rzeczy, jeśli to są silne perfumy, które potrafią przetrwać parę dni na poduszce, będzie o tobie myślała, kiedy się przytula do poduszki, do jakiegoś misia, czy tam po prostu leżąc w łóżku. I to jest to, co też naprawdę działa. To jest bardzo silne, pod warunkiem, że twoje perfumy będą bardzo dobre, wyjątkowe, niszowe. To nie będą perfumy, które czuje się codziennie na ulicy. I to jest właściwie jedyny warunek, który musisz spełnić, żeby ta metoda tutaj właśnie zadziałała. Oczywiście, to nawet nie musi być psikanie poduszki czy pościeli dziewczyny, ale możesz delikatnie spryskać jej sweterek, kiedy ona pójdzie do toalety, torebkę. Uwierz mi, że kiedy ona się rano obudzi po fajnej, upojnej nocy, pojedzie do domu i zacznie podnosić torebkę, czy wąchać swój sweter, czy jeszcze ładnie pachnie, od razu sobie przypomni o tobie. I to jest ta metoda, która naprawdę świetnie się sprawdza, niezależnie od tego, czy szukasz dziewczyny na dłuższą relację, czy dziewczyny takiej do luźnych spotkań, koleżanki. Zasadniczo, kiedy będziesz to stosował, kobiety też będą myślały o tobie więcej. I oczywiście możesz to robić ze spotkania na spotkanie. Niekoniecznie musisz to stosować tylko raz, wtedy, kiedy spotkałeś się pierwszy raz z dziewczyną. Taka kotwica węchowa w dużej mierze, jeśli będziesz dobrze prowadził relacje, też dziewczynie się skojarzy z tobą, kiedy na wszystkich spotkaniach ona będzie dostawała przyjemność, dobre emocje, automatycznie ten zapach będzie powodował, że ona chce ciebie więcej i więcej. I to przełoży się na naprawdę fajną, satysfakcjonującą relację. Tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że te porady się sprawdzą, że ci pomogą. Jeśli tak, zostaw łapkę do góry. A do jutra do północy możesz pobrać wszystkie moje materiały 81% taniej. Także wejdź tutaj, skorzystaj. Naprawdę rewelacyjna wiedza, która rozwinie cię z kobietami. Nauczy cię działać. Co mówić, jak pisać, jak się zachowywać, jak odzywać się do dziewczyn, które poznajesz w internecie, jak budować emocje w kobietach, jak zadbać o dziewczynę w związku. Tego wszystkiego dowiesz się z moich materiałów. Wszystkie możesz pobrać do jutra, aż 81% taniej, także zapraszam, wejdź tutaj, korzystaj, bo jutro o północy ta strona znika. promocja.uwodzeniewdzień.pl i widzimy się po drugiej stronie, gdzie z przyjemnością ci wytłumaczę, jak to działa w praktyce, jak działa psychika kobiety w praktyce. Ponad 100 godzin nagrań wideo, które działają i mogę ci to udowodnić. Do zobaczenia kolejnym razem, a do jutra do północy te wszystkie materiały dużo, dużo taniej.